Dzień dobry Państwu. Witam na Akademii, Wakacyjnej Akademii Zdrowia Publicznego. Zostałem poproszony o krótkie wprowadzenie i powiedzenie o tym, co to jest komunikacja kryzysowa, jak mówić do mediów i niemedyków, nieprofesjonalistów o błędach medycznych, powikłaniach, trudnych sytuacjach w medycynie, o kontaktach z mediami. To jest to, na co składa się moje doświadczenie. Obecnie pracuję w Biurze Rzecznika Praw Pacjenta, kieruję Departamentem Dialogu Społecznego i Komunikacji. Natomiast oczywiście moje doświadczenie sięga dużo wstecz. W swoim czasie byłem też rzecznikiem Ministerstwa Zdrowia, ekspertem zewnętrznym, ale jestem również pacjentem, w związku z tym i to aktywnym pacjentem, w związku z tym mam postrzeganie tych spraw, o których będziemy mówić z kilku stron i z tych perspektyw mogę się nimi podzielić. Siłą rzeczy podzielić skrótowo, w pół godziny nie da się wyczerpać tego tematu, to jest tylko zasygnalizowanie pewnych najważniejszych rzeczy. W związku z tym będę niektóre elementy tylko sygnalizował, to trzeba oczywiście pogłębiać. Zachęcam do zapoznania się z literaturą, ja tam też wyświetlam w którymś momencie bibliografię pod koniec, żeby można było poszerzyć swoją wiedzę, ale to, co jest najważniejsze, to jest to, o czym będziemy mówić, czyli kryzys. Kryzys z perspektywy właśnie organizacji, z perspektywy pacjenta, z perspektywy medialnej. Kluczowa tutaj jest zawsze komunikacja i od niej się wszystko zaczyna i dlatego bardzo skrótowo chciałbym powiedzieć kilka słów na temat podstawowych zasad komunikacji. Jakie są podstawowe zasady tej komunikacji z pacjentem, ale nie tylko. To jest przede wszystkim używanie prostego języka, nie żargonu. Taki język fachowy może być mało zrozumiany dla pacjenta, a również dla mediów. Jeżeli na przykład mówimy o szpitalu, to mówimy szpital. Jeżeli mówimy przychodnia, przychodnia, a nie na przykład świadczeniodawca, czy w przypadku pacjenta jest to pacjent, a nie świadczeniobiorca. Ja wiem, że oficjalnie i ludzie związani z ochroną zdrowia mają takie tendencje, żeby mówić żargonem. Czasem to jest ułatwienie sobie komunikacji, w pewnym sensie przykrycie emocji, właśnie odwoływanie się do takiego żargonu, czy to jest żargon prawniczy, czy to jest żargon medyczny, to zawsze jest złe rozwiązanie. Mówimy w prosty sposób, a propos tego, co się wydarzyło, co pacjenta czeka, upewniamy się, że komunikat jest dla pacjenta jasny, że obie strony rozumieją, zarówno my, pacjenta, jak i pacjent nas, oraz staramy się mówić do pacjenta, a nie gdzieś właśnie obok niego, używając tego żargonu i dystansując się zupełnie od rozmowy. Też takie doświadczenia niestety mam, wiem, że tak się zdarza. A kiedy jest udana komunikacja, kiedy właśnie strony mówią zrozumiałym dla siebie językiem, udzielają niezbędnych i potrzebnych informacji, czyli nie jest tak, że mówimy wszystko, co wiemy, mówimy, co jest istotne w danym momencie. Nie boimy się zadawać pytań, zarówno jeżeli chodzi o lekarza, który chce się czegoś dowiedzieć, jak i o pacjenta, który pyta, bo nie wie, nie obawiają się też powiedzieć, nie wiem, no ja oczywiście mam swoje też doświadczenia w tej sprawie i wiem, że niektórzy lekarzom mówi, a co będzie, panie doktorze, no czas pokaże. Warto by tą myśl troszeczkę rozwinąć w taki sposób, żeby no pacjent miał poczucie, że ktoś rzeczywiście przejmuje się jego losem, ma, mimo że wszystkiego nie wie, to jest pewna ścieżka, w której taką terapię prowadzimy. Rozumiemy, jakie są oczekiwania tej drugiej strony w przypadku, kiedy rozmawiamy z pacjentem, ale również z mediami, dają sobie czas na to, żeby pewne rzeczy przetrawić i zwracają uwagę na emocje, bo jest taki model CARE, to jest przedstawiony w książce Jak rozmawiać z pacjentem i ten CARE to jest comfort, acceptance, czyli akceptacja, responsiveness, czyli reagowanie i empathy, empatia. I tu jest bardzo istotne, gdybyś mógł po prostu na chwilę wejść w jego buty i przebyć jego drogę, być może zrozumiałbyś, dlaczego nie jest to dla niego tak łatwe, jak się wydaje. To jest pewien cytat i wydaje mi się, że na tym, jeżeli chodzi o te podstawy związane z komunikowaniem, możemy zakończyć i przejść dalej. Tu również jest pojęcie, które ostatnio jest dość modne. Nie ma takiego jednego odpowiednika w Polsce,
polskim języku, to jest adherence i compliance. Adherence ma taki odpowiednik, to się nazywa adherencja, czy niektórzy mówią adherence. I compliance to jest coś, co jest związane z komunikacją między lekarzem a pacjentem. Na tym tle również powstaje wiele sytuacji potencjalnie kryzysowych, nieporozumień, w którym właśnie ten adherence nie jest zachowany. To jest komunikacja pomiędzy lekarzem i pacjentem o różnych problemach, które mogą się wydarzyć, o terapii, gdzie lekarz w sposób zrozumiały, opierając się również na tych doświadczeniach i o tym, co mówiliśmy na poprzednich slajdach, przekazuje pacjentowi jasną informację na temat, na co jest chory, jaki jest plan leczenia, jakie leki będzie musiał przyjmować, w jaki sposób będzie trwała terapia, co jest wiadomo, a co nie wiadomo. Czyli z jednej strony jest to ta komunikacja od lekarza, ale z drugiej strony wymagane jest również pewne podejście od pacjenta, czyli pacjent mówi o swoich innych schorzeniach, z którymi przychodzi, o lekach, które przyjmuje. Często mamy problem, gdzie pacjent nie wskazuje leków, wszystkich leków, jakie przyjmuje, oraz suplementów diety. Czasem te leki wchodzą ze sobą w interakcję. Mamy tutaj problem związany właśnie z niedostatecznym przestrzeganiem tych zaleceń lekarskich, właśnie brakiem compliance. W tym momencie lekarz nie ma możliwości postawienia prawidłowej diagnozy, wiedząc o wszystkich elementach, i dlatego jest tak ważne również komunikowanie ze strony pacjenta. I jeżeli lekarz przepisuje określoną terapię, to również przestrzeganie tych zaleceń, czyli bierzemy tyle leków, ile lekarz nam przepisał, nie przerywamy tej terapii w którymś momencie, jeśli lepiej się poczujemy, bo to jest pewien proces i tutaj potrzebna jest cierpliwość i właśnie wzajemne zrozumienie. Ale jeżeli oczekujemy od pacjenta, że pacjent będzie przestrzegał zaleceń lekarskich, będzie rzeczywiście przyjmował dawki takie, jakie lekarz zalecił, to również musimy ze strony lekarzy mieć tą lepszą komunikację, wytłumaczenie, dlaczego to jest ważne, jak będzie przebiegał proces, i wtedy te dwie strony mogą się na siebie nałożyć. Jest nawet mowa tutaj o obowiązkach pacjenta, to jest nowelizacji ustawy o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta. Taki fragment jest również dołożony. No i teraz kryzysy zdarzają się wtedy, kiedy robimy błędy w komunikacji, o których mówiliśmy, ale też wtedy, gdy łamane są prawa pacjenta. Ja o tym kilka słów chciałem powiedzieć, dlatego że reprezentuję Biuro Rzecznika Praw Pacjenta i na tym tle powstaje również wiele nieporozumień i kryzysów. No tutaj mamy katalog praw pacjenta, gdzie jest prawo do świadczeń zdrowotnych odpowiadających wymaganiom aktualnej wiedzy medycznej, do poszanowania godności, intymności, do wyczerpującej i zrozumiałej informacji o swoim stanie zdrowia, prawo pacjenta do zachowania tajemnicy informacji na swój temat, do wyrażenia zgody na udzielenie świadczeń zdrowotnych, do dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej stanu zdrowia oraz udzielonych świadczeń, czyli leczenia, które zostało zaordynowane. Prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego pacjenta, do opieki duszpasterskiej, do zgłoszenia sprzeciwu wobec opinii albo orzeczenia lekarza, prawo do dochodzenia swoich praw, do zgłaszania niepożądanych działań produktów leczniczych do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, ale też do informowania o tym lekarza. Prawo do świadczeń zdrowotnych jest zdecydowanie najczęściej łamane i jest najczęstszym powodem składanych skarg również do Rzecznika Praw Pacjenta. Mamy tutaj też pewne problemy, które pojawiają się z nieprzestrzeganiem poszczególnych praw, o których powyżej powiedziałem. To jest odmowa udzielenia informacji, to jest bardzo istotne. Lakoniczność w przekazywaniu informacji, czyli na przykład pokazanie czy powiedzenie pacjentowi, co będzie dalej, jak będzie przebiegało, no czas pokaże, no to jest zdecydowanie za mało, jeżeli chodzi o komunikat ze strony lekarza. Wiem, że nie zawsze jest wiadomo, ale można to powiedzieć troszeczkę inaczej, tak żeby pacjent miał poczucie, że jest odpowiednio zaopiekowany, że to podejście jest poważne. To jest też przekazywanie informacji w sposób niezrozumiały. O tym mówiliśmy, jeżeli chodzi o żargon. I to jest też de facto uniemożliwienie czy niechęć okazywana, jeżeli pacjent zadaje pytanie. No to są podstawowe błędy, one są właśnie wynikiem tych błędów komunikacji i problemów, które się później pojawiają przy prawie do informacji. To jest też prawo do wyrażenia zgody, gdzie wykonujemy poszczególne procedury medyczne bez pytania
uzyskania pacjenta o zgodę, gdzie zaniechamy uzyskania tej świadomej zgody, gdzie wymuszamy podpis in blanco pod formularzem tej świadomej zgody. Też takie sytuacje są i na tym tle jest też część skarg do Biura Rzecznika Praw Pacjenta składana. To jest uniemożliwienie de facto pacjentom zadawania pytań, żeby się dowiedzieć w pełni o tym, jaka procedura pacjenta czeka. To są również problemy związane z dokumentacją, gdzie odmawia się wydania kopii, bardzo przewleka się to wydanie, do czasowego wykorzystania, udostępnienia dokumentacji też jest taka możliwość, nie wszyscy o tym wiedzą. To jest brak często odnotowywania zdarzenia medycznego w dokumentacji medycznej, czy pobieranie opłat za wydanie takiej dokumentacji medycznej, zagubienie jej oraz dokonywanie zapisów w tych dokumentacji niezwiązanych z procesem leczenia. To są te podstawowe rzeczy i problemy, które są w związku z dokumentacją medyczną. To jest również kwestia poszanowania intymności i godności pacjenta, gdzie jest ważna etyka w wykonywaniu zawodu medycznego. Na tym tle powstaje wiele również problemów. Przedmiotowe traktowanie pacjentów, takie niestety zdarzają się sytuacje, narażanie pacjentów na znoszenia bólu, a pacjent ma prawo do leczenia bólu, zaniechanie znieczulenia, uniemożliwienie obecności osoby bliskiej podczas badania, to jest bardzo istotne, i wypraszanie z gabinetu towarzyszącej pacjentowi osoby. Niestety cały czas takie sytuacje się zdarzają i tutaj też na tym tle jest wiele problemów. I teraz przejdźmy w tym momencie do kryzysu, zdefiniujmy, co w związku z tym rozumiemy poprzez kryzys. Kryzys jest to czas trudności, niebezpieczeństwa. To jest zdecydowanie się, zmaganie się, walka, w której konieczne jest działanie pod presją czasu. Czas jest tutaj bardzo istotny. Więc w sumie kryzys jest to każda sytuacja, która stanowi duże zagrożenie dla szpitala, dla organizacji w ogóle, jako całości. I to jest też często taki punkt, w którym następuje zmiana, punkt zwrotny, można powiedzieć. A w wymiarze komunikacyjnym, PR-owym, to jest każda sytuacja, która grozi pogorszeniem naszego aktualnego wizerunku, zarówno osoby, jak i organizacji. Przejdźmy dalej. To są typy kryzysów, jakie mogą wystąpić. Tutaj mamy kryteria oraz typy sytuacji kryzysowej, bo tempo przebiegu kryzysu i czas trwania. Może taki kryzys pojawić się nagle, może on być przewlekły, związany z sytuacją, która występuje przez długi czas. Jeżeli chodzi o miejsce powstawania przyczyny kryzysu, ona może być zewnętrzna w stosunku do nas, ale też i wewnętrzna, czyli wynikająca z nieprawidłowo działających procesów w ramach organizacji. To jest kwestia skutków, jakie wywołuje. Tak, kryzys również może być nie tylko destrukcyjny, ale może być twórczy, może być inspiracją do wprowadzenia określonych zmian, które poprawią wręcz nasz wizerunek, a przede wszystkim poprawią sytuację, w której jesteśmy, w której są nasi pacjenci czy klienci. Następstwa również, które ma kryzys, mogą być zewnętrzne, czyli skutkujące pogorszeniem się wizerunku organizacji czy poszczególnych osób, ale też wewnętrzne, bo to jest kwestia atmosfery, która przebiega, czasem ona jest napięta i ten kryzys zewnętrzny rzutuje również na stosunki wewnętrzne, atmosferę pracy, no, na takie perspektywy powoduje, że wiele osób jest zdołowanych, jest pod negatywnym wpływem tego, co się dzieje, i to ma wpływ również na codzienne działanie. Oczywiście przyczyny kryzysu mogą być rzeczywiste, czyli coś rzeczywiście się zdarzyło, ale również mogą być wirtualne, czyli takie, które są wynikiem plotek, nieprawdziwych informacji, i jeśli tak jest, to też nie możemy powiedzieć, że tego kryzysu nie ma. I są troszeczkę inne metody, z którymi z tym kryzysem możemy sobie radzić, czy powinniśmy sobie radzić, natomiast wirtualne informacje mogą skutkować powstaniem realnego kryzysu. Przechodząc dalej, to są złote zasady kryzysowe. Jeśli potrafimy umiejętnie poinformować opinię publiczną o powstałej sytuacji, jeśli potrafimy pokazać wysiłek organizacji, który ma na celu usunięcie skutków kryzysu, jeżeli potrafimy wskazać działania, które zostaną podjęte w przyszłości, by zminimalizować prawdopodobieństwo powtórzenia się takiej sytuacji, czyli tu
możemy przejść do takiego przykładu związanego z systemem, czy podejściem, które jest podejściem no fault. Teraz jest ustawa o jakości i bezpieczeństwie pacjenta, jest projekt i jest duża szansa, że w tym roku będzie przyjęta. Ona wprowadza również taką metodę no fault, czyli bez szukania winy, tylko przede wszystkim skupiająca się na procesie, co doprowadziło do danego problemu i co można zrobić, jak zmienić procedury i nasze podejście, żeby zminimalizować właśnie prawdopodobieństwo powtórzenia się takiej sytuacji w przyszłości. Wtedy mamy dużo większą szansę, że jeżeli mamy to podejście no fault, że będziemy mieli większe prawdopodobieństwo zgłaszania takich działań niepożądanych, trudnych sytuacji czy błędów medycznych, jeżeli właśnie przede wszystkim skupienie będzie się i ten fokus będzie się koncentrował na zminimalizowaniu sytuacji problemowych w przyszłości, na poprawieniu procedur. I mamy szansę, jeżeli potrafimy to zrobić, że nasz wizerunek zostanie też jakoś wzmocniony, będzie bardziej pozytywny. Opinia publiczna będzie rozumieć naszą sytuację, nie tylko wytykać nas palcami. Pacjenci również będą bardziej uspokojeni, że dana organizacja może, umie przyznać się do błędu i przede wszystkim wyciąga wnioski w taki sposób, żeby sytuacje trudne minimalizować, ich powstanie powtarzało się jak najrzadziej i również jest kwestia i szansa na weryfikowanie przez różnych interesariuszy, media, na plotek czy pogłosek właśnie z tych związanych, co mówiliśmy o kryzysie wirtualnym, nasz temat u źródła, czyli z nami. I w związku z powyższym, żeby wpływać na to, żeby minimalizować powstanie takiego kryzysu w przyszłości. I są tutaj jeszcze reguły, o których chciałem powiedzieć. To są reguły i porady Sama Blacka na wypadek wystąpienia sytuacji kryzysowej. 9 złotych reguł, właściwie 10, gdzie przewidujemy sytuację na kilka kroków do przodu, przewidujemy wystąpienie kryzysu. Dzisiaj bardzo ważny jest czas, bardzo ważne jest również, o tym nie będziemy mówić szeroko, dlatego że nie mamy na to w tej chwili odpowiedniej ilości czasu, ale chodzi o procedury kryzysowe, o to, żeby najlepiej mieć podręcznik komunikacji kryzysowej. Takie podręczniki są przygotowywane przez wiele organizacji. Oczywiście wszystkiego nie można przewidzieć, ale podstawowe rzeczy powinny być już ustalone w tym podręczniku, to znaczy kto wchodzi w skład zespołu, kto będzie się wypowiadał do mediów, jeżeli taki kryzys wystąpi, jakie są właśnie procedury wewnętrznej kontroli i działania wewnętrznie oraz informowania o tym na zewnątrz. To jest bardzo istotne, żeby nie wpaść później w panikę w przypadku wystąpienia dynamicznej sytuacji kryzysowej, gdzie mamy na głowie media, które chcą i żądają uzyskania informacji. Mierzymy się również z pewnymi pogłoskami czy plotkami właśnie, które nie do końca odzwierciedlają stan faktyczny. Również to jest bardzo istotne, żeby wcześniej się przygotować i wiedzieć, kto w takim zespole będzie. To zazwyczaj jest również szef jednostki, dyrektor, nie prezes, to jest rzecznik prasowy, ale i inne osoby, które mogą być. Także musimy być przygotowani w naszej komunikacji, być tymi, którzy raczej wygaszają emocje czy nerwową atmosferę, a nie pokręgują je. To jest również kwestia mówienia prawdy. To jest bardzo istotne. Z tym, że prawda to też nie jest tak, że mówimy wszystko, co wiemy na dany temat, dlatego że musimy zachować tutaj pewną prostotę w komunikacji, czyli nawet jeśli mamy proste komunikaty, które muszą być zrozumiałe dla przeciętnego odbiorcy, mediów, z drugiej strony do końcowego odbiorcy, czyli opinii publicznej, pacjentów, obywateli, to ważna jest właśnie prostota, czyli nie zawsze mówimy wszystko, co wiemy, nie używamy zdań wielokrotnie złożonych, tylko mówimy prosto o tym, jaka jest sytuacja, przyznajemy na przykład, że sprawa jest poważna, jeżeli rzeczywiście ona jest, mówimy o tym, co się już wydarzyło, o faktach i działaniach, a nie o planach, które w przyszłości będziemy mieli, czyli na przykład będziemy tę sytuację analizować, raczej nie, raczej mówimy, analizujemy teraz tą sytuację, nie plany, że kiedyś być może to zrobimy, tylko że w tej chwili pracujemy nad procedurami, nad poprawą, tak, żeby nie mówić, co
kiedyś chcielibyśmy zrobić, tylko o tym, co w tej chwili zrobiliśmy do tej pory oraz o tym, co właśnie się dzieje, a nie o tym, co planujemy kiedyś zrobić. Oraz podajemy tylko sprawdzone informacje. Wiem, że media czasem wyciągają, chcą tych nowych informacji, ale jeżeli nie mamy nowych, powtarzamy to, co w tej chwili wiemy. Nie spekulujemy na ten temat. Często tutaj jest takie oczekiwanie, ale jest taka psychologiczna presja ze strony mediów, żeby powiedzieć jak najwięcej, a my też mamy, chcąc zachować dobre relacje, my też mamy takie tendencje, żeby mówić wszystko, co wiemy. Nie. Mówimy to, co jest jasno stwierdzone, co zrobiliśmy, mówimy o faktach i nie spekulujemy. Regularnie przekazujemy te informacje, ale nie rozstrzygamy, nie przesądzamy na pewno, kto popełnił błąd. To w tej chwili się dzieje. Taka komisja pracuje, zespół pracuje, który wyjaśnia pewne rzeczy. Oraz dementujemy pewne pogłoski, plotki, które się dzieją. To również nie tylko w wypowiedziach medialnych, ale przede wszystkim wewnętrznie. Jeżeli nie ma tej jasnej komunikacji, co się dzieje również wewnątrz organizacji, no to oczywiście jest to źródło powstawania plotek, pewnych domysłów, też bardzo psuje atmosferę. Na tym trzeba zapanować. Pokazujemy też, że nasza organizacja panuje nad sytuacją, wie, co robi w danej sytuacji, ma plan, który realizuje pomimo powagi tego wydarzenia. Tutaj liczy się również czas i to jest bardzo istotne, czas, który jest istotny, szczególnie w dzisiejszych czasach, gdzie pewne sytuacje, pewne informacje przebiegają jak błyskawica, zanim one się nawet pojawiają w internecie, to często pojawiają się w mediach społecznościowych, na Facebooku, na Twitterze. Też często Rzecznik Praw Pacjenta na przykład tutaj podejmuje i reaguje na podstawie wpisów, które są w internecie, o ile te wpisy wskazują na przykład na placówkę, my to wtedy sprawdzamy, ale ja to mówię teraz dlatego, żeby powiedzieć, że w tym momencie nie możemy sobie pozwolić, tak jak kiedyś, na bardzo długi czas, w którym zastanawiamy się i reagujemy. Jeżeli nawet wszystkiego nie wiemy, to mówimy tylko o faktach, co się dzieje w tej chwili, ale dajemy jakąś informację. Jeżeli zamkniemy usta i będziemy chcieli przeczekać, raczej to się nie stanie i poniesiemy duże szkody wizerunkowe, jeżeli spóźnimy się z tą komunikacją. Komunikacją, którą kierujemy do różnych interesariuszy, bo to są służby czasem, jeżeli zdarzy się jakieś zdarzenie, to są służby mundurowe, to są władze lokalne, to są media oczywiście, to są też ważne organizacje pacjentów, grupy zawodowe i związkowe, Narodowy Fundusz Zdrowia na przykład, czy nasi kooperanci. To jest również ogół opinii publicznej, to są pacjenci, poszczególni pacjenci obecni czy potencjalni, którzy będą podejmować decyzje, czy będą chcieli korzystać z naszej placówki. To są również, to jest tak zwane również komunikacja osobista, czyli krewni, znajomi, przyjaciele, ewentualnych oczywiście osób poszkodowanych. Również ich należy nie lekceważyć, oni często są źródłem zarówno takiego spokojnego, dobrego komunikatu, jak i źródłem problemów, jeżeli pominiemy ich w komunikacji, jeżeli nie dotrzemy do nich. Również komunikując do mediów, przejdę w tej chwili do następnego slajdu. Komunikując do mediów jest bardzo ważne stwierdzenie i rozróżnienie, do jakich mediów kierujemy naszą komunikację i w zależności od tego, z kim rozmawiamy, ta komunikacja musi być trochę inna, dlatego że mamy media branżowe, to są te wszystkie portale i czasopisma, które działają w ochronie zdrowia i one oraz ci dziennikarze są nastawieni na bardziej szczegółowe informacje z rzeczy samej. Informacje, które są oparte na wieloletnim doświadczeniu, kierowane też do branży, w związku z tym tutaj należy i można troszeczkę więcej i bardziej w złożony sposób, używając nawet troszeczkę języka fachowego, to powiedzieć, dlatego że odbiorcy tych mediów branżowych, na przykład właśnie w ochronie zdrowia, to są często ludzie, którzy już są obyci, którzy sami są związani z ochroną zdrowia, więc tutaj oczywiście komunikujemy inaczej niż w przypadku mediów ogólnopolskich, które raczej mówią o problemie, który się dzieje, o jakimś problemie systemowym. Tutaj na przykład damy Rzeczpospolitą, Dziennik Gazetę Prawną, Gazetę Wyborczą. To są wszystkie telewizje, ale też nie wszystkie programy, bo w te ogólnopolskie będą chciały informacji
o naturze ogólnej. Natomiast na przykład tabloidy, Fakt, Super Express i inne, one będą chciały z kolei i będą oczekiwały od nas takich informacji, po pierwsze prostych, a po drugie sensacyjnych, więc tutaj należy naprawdę zachować wstrzemięźliwość, jeżeli chodzi o wypowiedzi, bo spekulując, coś robiąc, możemy zaszkodzić sobie i naszej organizacji. I tak samo taką czujność należy zachować w kontaktach z programami interwencyjnymi, co ja mam na myśli. To jest na przykład Alarm TVP, to jest Uwaga TVN, to jest Polsat Interwencja, to są wszystkie te programy, czy Sprawa dla Reportera, od lat program prowadzony. To są wszystkie te programy, gdzie szukamy tutaj, interweniujemy w poszczególnych trudnych sytuacjach. To są często trudne sytuacje i trudne wybory, ale tutaj też nie uciekniemy od wypowiedzi dla tych mediów. Należy dobrze ją przećwiczyć i powtarzać, jak mówię, tylko o tym, co wiemy. Czasem, jeżeli nie mamy nowych informacji, powtarzamy te stare, ale nie spekulujemy, nie płyniemy, bo jeżeli popłyniemy, no to ten program interwencyjny, bo taka jest jego natura, wykorzysta każdą naszą słabość. I są takie filary, na których ja opieram tą komunikację. Tutaj mamy jeszcze na koniec bibliografię, jeżeli Państwo mogą sobie zatrzymać, zapauzować prezentację, to możecie Państwo wtedy zobaczyć, z jakich książek między innymi, ale to jest tylko ułamek, korzystałem, jeżeli chodzi o przygotowanie dzisiejszego wystąpienia. Proszę Państwa, na koniec chciałem powiedzieć o filarach prawda, czyli nie kłamiemy, każde kłamstwo, nawet jeżeli uważamy, że jest niewinne, wyjdzie na jaw, za jakiś czas będziemy wtedy w dużo trudniejszej sytuacji. Jeżeli mówimy, to nie zawsze mówimy, tak jak już podkreślałem, ale to jest bardzo istotne, nie zawsze mówimy wszystko, co wiemy, bo czasem ludzie nie są gotowi do przyjęcia takiej informacji. Czasem jest to zbyt skomplikowane, zbyt złożone, żeby w krótkim komunikacie to powiedzieć, więc jesteśmy prawdomówni, mówimy to, co chcemy powiedzieć o faktach i o działaniach. Nie spekulujemy nawet we własnym zakresie, tylko mówimy jasno i konkretnie, a jeżeli nie mamy więcej do powiedzenia, to powtarzamy ten komunikat jeszcze raz, nie tłumaczymy się, tylko komunikujemy w sposób otwarty, nie zamykamy się na media, nie zamykamy się na opinię publiczną oraz jest bardzo istotna na koniec to, co już mówiłem, szybkość tego komunikowania. To znaczy oczywiście na początku musimy się przygotować, ale w żaden sposób nie możemy czekać z głową schowaną w piasek albo przykrytą kocem, że ta sytuacja minie, że może będzie jakiś jeden zły materiał i potem będziemy mieli spokój. Kryzys ma to do siebie, że potrafi się szczególnie w dzisiejszych czasach rozprzestrzeniać. Proszę Państwa, ja bardzo żałuję, że nie mieliśmy więcej czasu na to, żeby porozmawiać, żeby przejść bardziej szczegółowo przez tematy związane z kryzysem, ale myślę, że to, co chciałem przekazać, jeżeli Państwo zapamiętacie tylko te podstawowe zasady z tego mojego dzisiejszego wystąpienia, to też jest dobrze. Taki miałem cel, czyli przedstawić genezę kryzysu, podstawowe zasady komunikowania się w kryzysie i ważne jest, żebyście Państwo byli zachęceni do tego, żeby pogłębiać również na ten temat swoją wiedzę. Odsyłam tutaj do bibliografii i bardzo, bardzo dziękuję za uwagę. Do zobaczenia. Dziękuję.